No i niniejszym witam się z Wami w weekly vlogu poniedziałkowym. Właśnie wróciłam z siłowni, znaczy w sumie nie z siłowni, tylko z miejsca, gdzie siłownia jest, ale też są zajęcia fitness. I byłam na super zajęciach turbo spalania, powiem Wam, był hardcore. No i właśnie się wykąpałam, umyłam głowę, przebrałam się w super dużą koszulkę, bo lubię takie. No i teraz Wam pokażę jeszcze mój super hiper haul zakupowy. Mój super hiper haul zakupowy z Lidla się przedstawia następująco. Z ruszału, ale pokażę Wam, że kupiłam tak ananasa w puszce w takich płatkach. Kupiłam dwie pomarańcze, jak widać na załączonym obrazku. Kupiłam ogórki kiszone do zupy. Kupiłam dwa pomidory, dwie cebule, osory, trzy pomarańcze. Ogórki konserwowe, ale to nie z Lidla. Czekoladę, na którą się nie skusiłam, bo wybrałam jednakowoż wysiłek fizyczny. I mój ulubiony serek topiony z pomidorami z firmy Ser Top Tychy. Skłamałam Was, jeszcze kupiłam masło ekstra. Tak, i właśnie dzisiaj rozkminiłam, że w sumie na tak naprawdę niewiele maseł jest takich, w których jest zawartość tłuszczu mlecznego i składnikiem jest śmietanka, a nie jakieś utwardzane kurcze tłuszcze nie wiadomo skąd. Także to jest mój super hiper poniedziałek. Wtorek, zakupy w Lidlu, kolejne i takie fajne pojemniki, słuchajcie, za 25 zł i to nie jest taki jeden pojemnik otwierany. I tutaj w nim, w różowym pięknym zacnym pudełku, znajdują się kolejne pudełka i w tych pudełkach znajdują się kolejne pudełka i na tym się kończy. I właśnie powiem Wam, że chciałam do pracy takie pojemniki, żebym mogła sobie brać pudełka, żeby mi się nic nie rozwalało, bo ja się zawsze boję, że mi się rozwali i powiem Wam, że jak za raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pudełek i to takich fajnych, naprawdę solidnych, zamykanych, porządnych, to naprawdę w Lidlu tanio jak barszcz, więc te pojemniki, które mam otwierane, takie w sensie, wiecie, bez takich zatrzasków, to po prostu te pojemniki wywalam. Wzięło mnie ostatnio na Pink Marshmallow z powrotem na paznokciach. I już te paznokcie mi, powiem Wam, trochę na tym hardzie milku urosły, o dziwo. Tu się oparzyłam oczywiście prostownicą, sierotą jestem. No i tak jakoś mi się zachciało takich nudziaków i sobie takie szczeliłam. Ciekawe, jak długo w nich wytrzymam, bo jakoś tak o tej porze roku to mi tak trochę dziwnie z takimi jasnymi paznokciami, jak mam być szczera. Moi drodzy, witam Was przy czwartku. Dzisiaj mój dzień upływa pod znakiem żarcia. Po prostu cały czas chce mi się żreć. Cały czas. Mało zjadłam, ale cały czas chce mi się jeść. Po prostu mnie już szlak trafia, bo gdybym miała to, na co mam chęć, żeby dzisiaj zjeść, to po prostu chyba bym dzisiaj w tym jednym dniu przytyła jakieś 10 kilo. Nie naśmieję się, ale po prostu no masakra, ja nie wiem, o co chodzi. I aktualnie właśnie jem ogórki konserwowe z Krakusa, także pozdro. W ogóle w międzyczasie dzisiaj czytałam Wasze komentarze pod ostatnim vlogiem i powiem Wam, że widzę, że w ogóle vlogi cieszą się na moim kanale największym chyba zainteresowaniem. Ponadto jest mi bardzo miło, ponieważ uważacie, że jestem osobą szczerą i że mówię to, co myślę i w ogóle, że fajnie się Wam mnie ogląda i ze mną spędza czas i bardzo mi jest miło z tego powodu. Właśnie nigdy nie sądziłam, że coś takiego jak vlog, czyli takie po prostu zwykłe życie może być na tyle ciekawe u zwykłego człowieka, żeby wzbudzało takie zainteresowanie, wiecie, o co mi chodzi. Z tego miejsca Wam bardzo dziękuję za taki feedback pozytywny. Dzisiaj cały dzień jestem bez makijażu, wyglądam jak kupa, ale to już chyba każdy się przyzwyczaił. Więc teraz idę tam właśnie, żeby sobie zrobić herbatę i żeby sobie zjeść kolejnego ogórka, bo generalnie to, co bym zjadła, to pizza, no ale muszę to przeczekać, bo oszaleję. Just can't make it out. I've been counting out the ways, but I just can't seem to figure it out. I chose the demons all away. I tried to prove I'd handle it my own way. Always blinding. Oh,
sun in my eyes and you in my mind. Sure, I got a lot to learn about love. Hey, summer's waiting for us, you know, the everlasting one. No matter if your heart is cold, I got plenty of time and heat for you. Plenty of songs to choose from, we got plenty of rooms, just pick one. We got sand in our shoes in the middle of June while the J-Box playing our favorite tune. Good morning, people! Witam was w sobotę. Wczoraj zrobiłam sobie nowe paznokcie. Nie użyję określenia, że dlatego, że mi się nudziło, ale dlatego, że po prostu wczoraj robiłam mojej szwagierce paznokcie i stwierdziłam, że no w sumie to moje już bym też sobie zmieniła, ale miałam czas. No to to uczyniłam i sobie zrobiłam kolor, który jest bardzo nietypowy dla mnie. Mianowicie coś, co jest około fioletem, więc to jest w ogóle hicior. Sama jak widać jeszcze jestem nieogarnięta, dopiero siadam się spokojnie do obiadu, już nic nie zjem, bo naprawdę jestem mega tym najedzona. Zwykle takie coś jem w pracy na drugie śniadanie, no ale teraz zjadłam od razu jak się tylko obudziłam. I moi drodzy, dzisiaj mam w planie nagrać dla was w końcu makijaż ulubieńcami, a z racji tego, że wyglądam jak gówno, no to jest do tego cudowna okazja, żeby się ogarnąć. Jeszcze nie wiem, czy to będzie coś w stylu Get Ready With Me, czy to będzie typowy makijaż ulubieńcami, czy to będzie makijaż do kawy, czy co to będzie. Jeszcze nie wiem, na razie krążą mi po głowie różne pomysły, ale już to sobie też pochytałam, także dzisiaj mamy sobotkę i dzisiaj będę chyba to robiła właśnie, więc bardzo się cieszę, bo dawno w sumie nic nie nagrywałam takiego, żeby się malować, a jakoś mam dzisiaj wyjątkowo na to ochotę, też jest bardzo ładny dzień, więc wiecie, też chęci do życia i do roboty są od razu inne, także super. Ponadto mój mąż mi wczoraj posprzątał, więc nie muszę dzisiaj sprzątać w sobotę. Alright, moi drodzy, film z makijażem nagrany. Oczywiście nie ogarniałam włosów, więc włosy nadal są w stanie opłakanym. Ale generalnie jestem zadowolona z tego makijażu, bardzo mi się podoba. Coś tutaj dostałam SMS-a. No, a więc tak. No i chciałam nagrać film z tym, jak robię tego takiego zaplatańca, którego ostatnio się sama nauczyłam, ale stwierdziłam, że to nie jest dobry pomysł i że wstrzymam się chyba z tym do momentu, kiedy pojadę do Ani, tak żeby Ania mi pomogła to nagrać, bo do tego, aby to miało sens w ogóle taki film, to potrzebne jest, aby moment tego zaplatania tego warkocza był uchwycony z różnych stron, więc to niestety nie ma takiej możliwości, żebym ja to sama nagrała, a nikt inny tego nie zrobi lepiej jak sama Ania, no bo też wiadomo, że to musi zrobić ktoś, kto ma pojęcie na temat tego, jak takie ujęcia muszą wyglądać, żeby były ciekawe, wiecie o co chodzi. No, więc generalnie ja teraz się biorę za posprzątanie tego bałaganu, który tutaj mi się utworzył po nagrywaniu filmu i tak, jeszcze tutaj później otoczenie też muszę ogarnąć. No i później będę się brała za robienie obiadu i zobaczymy jak się dalej potoczy dzień, ale nie mam dzisiaj nic w planach spektakularnego, więc może po prostu będę odpoczywać. Tak wygląda, moi drodzy, pomakijażowe burdello, bum bum, po nagrywkach. Także tak, tu jestem ja, pozdro. I tu są wszystkie te inne rzeczy, które właśnie były używane do tego, aby mieć na twarzy to, co mam teraz. Wygląda, szukam teraz nowych, ciekawych kanałów i właśnie nie chodzi o to, żeby były, nie wiem, z milionem subskrypcji, z setkami tysięcy subskrypcji. Moi drodzy, dzisiaj dzień pasożyta, niedziela, wczoraj nic nie nagrywałam. Ale nie, nagrywałam, coś do was gadałam. Tak, nagrywałam w momencie, kiedy nagrałam filmik. Jej, tak, nie było aż tak źle. Już się bałam, że to był kolejny dzień tygodnia, kiedy nic nie nagrałam. Ale nie, nagrałam. I też byliśmy wieczorem u siostry mojego męża, byliśmy sobie pograć w bardzo fajną grę Kolejka. I powiem wam, że też nie udawało mi się nic nagrywać. Znaczy, może inaczej, w ogóle nie szłam z zamysłem nawet, żeby nagrywać, bo jak wiecie, nie każde towarzystwo nadaje się do nagrywania. Więc nie nagrywałam, no i pograliśmy, później wróciliśmy do domu i było dość późno, więc dzisiaj po prostu, tak jak możecie widzieć, wyglądam znowu jak kupa, bo po prostu, no, przespaliśmy praktycznie cały dzień, no wiadomo, niedziela to jest dzień odpoczynku, ja ogólnie coś się czuję taka strasznie przymulona i senna, że masakra, że po prostu nie mogłam dzisiaj normalnie się zwlec z tego, spod tej kołdry, no ale teraz się zwlekłam, zrobiłam sobie kawę, jest godzina 17:34. Oglądam sobie najnowszego vloga Alicji oczywiście, bo z jej filmami zawsze muszę być na bieżąco.
I akurat film dotyczy, słuchajcie, tego, że na YouTubie nie ma co oglądać. No i rzeczywiście Alicja w 100% ma rację, bo rzeczywiście jest coraz mniej tych kanałów i jakoś, nawet jeżeli pojawiają się filmy w subskrypcjach, to jakoś w ogóle się nie chce oglądać. Ja odsubskrybowałam oglądanie, powiem wam, bardzo wielu dużych kanałów, które wydawało mi się, że trzeba subskrybować, bo przecież to są duże kanały, no to jest już popularne i po prostu wypada być na czasie, ale to już nie, podjęłam taką decyzję, odsubskrybowałam, stwierdziłam, że nie będę śledziła kogoś tylko dlatego, że jest popularny, kiedy tak naprawdę nie podoba mi się to, w jaki sposób to robi i jak prezentuje te treści w ogóle, jaką jest osobą, więc mówię Także dajcie znać, jakie wy macie zdanie na ten temat. Ja, słuchajcie, myślę, że ja już dzisiaj zakończę tego vloga tygodniowego. Był to mój pierwszy vlog tygodniowy. Też sobie muszę przejrzeć jeszcze materiał, zobaczyć, jak to wszystko w ogóle było. Czy to się w ogóle nada tak naprawdę, więc też będę chciała, żebyście dali mi informację zwrotną oczywiście w komentarzu, czy tego typu vlogi wam się podobają, czy uważacie, że to jest takie na siłę. Słuchajcie, ja wyciągam kamerę wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia, wtedy, kiedy chcę się do was odezwać i wydaje mi się, że to jest w porządku, wydaje mi się, że to właśnie nie jest wymuszone. Wiadomo, że czasami są tematy, które ktoś powie, gadanie o niczym. No okej, w życiu też czasami gadamy o niczym, a jednak mimo wszystko dzięki temu zawiązujemy przyjaźnie, więc to nie jest argument. Dobra, także ja kończę tego vloga. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, proszę was, w komentarzach, jak wam się tego typu vlog podobał. Mam nadzieję, że zostawicie również łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał. A ja dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony tydzień. No i chyba od jutra zaczynam od nowa. Także do zobaczenia. Ciao! I was too afraid to say what was on my mind.